Czy wiesz, że 90% inwestorów traci na giełdzie pieniądze? Ten jeden z 10, który zarabia, stosuje metody, które nie są powszechnie znane. Czy wierzysz w to, że unikniesz strat, stosując ogólnie znane wskaźniki czy oscylatory? Czy może wolisz przekonać się, jak łatwo stworzysz swoje własne wykresy i sygnały, używając najlepszego, moim zdaniem, programu do analizy technicznej? Za chwilę poznasz sekret, o którym nie wie nawet większość jego użytkowników. Tym programem jest AmiBroker. Dlaczego akurat on? Zobacz największą siłę tego programu. Dodam do wykresu rysowanie wykresu ceny. Następnie kliknę prawym przyciskiem Edit Formula. Wszystko, co widzisz w AmiBrokerze, jest kodem. I zapewniam cię, ten kod, który teraz widzisz, jest niepotrzebnie tak bardzo skomplikowany. Pomimo, że rysuje tylko ceny, jest zrobiony w sposób bardzo zawiły i niezrozumiały. Nauczę cię za chwilę, jak uzyskać to znacznie prościej. Najpierw jednak podstawy. Najważniejszą rzeczą, którą musisz poznać, żeby móc tworzyć w AmiBrokerze własne wskaźniki, oscylatory czy nawet sygnały inwestycyjne, jest pojęcie zmiennej. Wyobraź sobie szufladkę. Szufladka ta służy do przechowywania czegoś, jak każda szuflada, którą masz na przykład w domu. Jednak, żeby wiedzieć i pamiętać, co tam przechowujesz, każda szufladka ma swoją nazwę. Załóżmy, że ta szufladka nazywa się ile akcji i służy do przechowywania informacji, ile w tym momencie masz kupionych akcji. Na przykład, jeśli masz w tym momencie 10 akcji, będzie znajdowała się w niej liczba 10. W kodzie piszesz to bardzo prosto. Zapisujesz najpierw nazwę szufladki, czyli nazwę zmiennej, ile akcji równa się i następnie 10 i średnik. Zawsze na końcu linii stawiasz średnik. W szufladkach możesz również przechowywać inne wartości, nie tylko liczby. Możesz przechowywać na przykład kolory. Jeżeli masz już szufladkę kolor, możesz do niej zapisać, żeby pamiętało, że ma być czerwony. W kodzie w AmiBrokerze wystarczy, że zapiszesz nazwę szufladki, nazwę zmiennej. Kolor równa się kolor red. I już AmiBroker będzie wiedział, że w zmiennej kolor ma przechowywać kolor czerwony. Oczywiście AmiBroker może przechowywać jeszcze więcej różnych rzeczy w szufladkach. Wszystko zależy od ciebie. Możesz chcieć na przykład w zmiennej o nazwie sygnał zapamiętać, że jest to sygnał kupna za pomocą strzałki w górę. Możesz na przykład w zmiennej komunikat chcieć zapamiętać informację, która ma ci się pokazać na ekranie, że jest zbyt mała zmienność na rynku w tej chwili i że trzeba bardziej uważać z inwestowaniem. Zapiszesz to oczywiście tak samo prosto. Sygnał równa się shape up arrow, albo komunikat równa się i w cudzysłowiu za mała zmienność. Zauważ, że w cudzysłowiu możesz używać polskich liter, ponieważ to jest tylko napis. Natomiast do nazw zmiennych, do nazw szufladek, nie możesz używać polskich znaków. Nie mogą one również zawierać spacji. Dlatego jest napisane sygnał i dlatego ile akcji jest bez odstępu. To są podstawowe zmienne. AmiBroker używa jednak zmiennych w dosyć specyficzny sposób. Zawsze dopasowuje je do aktualnie otwartego wykresu i tworzy wiele ponumerowanych szufladek dla jednej nazwy. Co to oznacza? Brzmi dosyć skomplikowanie, natomiast jest bardzo proste w zastosowaniu. Jeżeli tworzysz zmienną o nazwie pierwszej z poprzedniego przykładu, czyli ile akcji, AmiBroker stworzy w zasadzie cały regał z szufladkami o nazwie ile akcji. Dla każdej świeczki, która jest na wykresie, będzie utworzona oddzielna szufladka. Numerowane będą one od zera.
do takiej liczby, jaka wynika z ilości świeczek. I teraz, jeżeli napiszesz, ile akcji równa się 10, tak jak było w poprzednim przykładzie, to AmiBroker do każdej szufladki w zmiennej o nazwie ile akcji włoży wartość 10. Jeżeli utworzysz znowu zmienne, kolor, i przypiszesz do niej wartość czerwony, czyli kolor red, to AmiBroker do każdej szufladki włoży kolor czerwony. Do każdej szufladki w regale o nazwie kolor. Analogicznie, jeżeli sygnał równa się shape up arrow zapiszesz, to w każdej szufladce znajdzie się strzałka w górę, która może oznaczać dla Ciebie sygnał inwestycyjny. Oczywiście całą sztuką w tym momencie jest wypełnianie odpowiednie tych zmiennych. Przejdźmy już do praktycznego przykładu. W AmiBrokerze, mając otwartą zakładkę Charts, w dowolnie wybranym przez siebie folderze, ja tutaj specjalnie do tego przykładu utworzyłem folder zadania, klikasz prawym przyciskiem, wybierasz New Formula. Nadajesz jej nazwę. Nazwę ten kod, przykład 1. Enter, zatwierdzasz nazwę i następnie znowu prawym przyciskiem myszy i Edit. Otwiera się okienko, w którym możesz zapisać kod swojego wskaźnika. I zapiszemy teraz najprostszy kod. Narysujemy na razie zwykłą poziomą linię na konkretnej wartości. Czyli nazwę nasz element budowanego w tej chwili wskaźnika pierwsza linia. I przypiszę jej wartość, którą będzie widać dobrze na wykresie. Niech to będzie wartość 1, 2, 4, 20. Oczywiście na końcu średnik. I oczywiście jak w wielu zastosowaniach komputerowych związanych z jakimkolwiek programowaniem, nie stosujemy do ułamków przecinka polskiego, tylko stosujemy po angielsku kropkę. Następnie każe naszą linię narysować. Do rysowania służy instrukcja plot. Wpisuję plot i otwieram nawias. I wpisuję, że mam narysować nam naszą linię pierwsza linia. Plot to po angielsku znaczy właśnie rysuj. Następnie, że ma się to na wykresie nazywać pierwsza linia i że ma być narysowane kolorem zielonym. To wszystko. Zapisuję tak utworzony kod i dorzucam go do wykresu, czyli klikam na nim i z wciśniętym przyciskiem myszy przeciągam na wykres i puszczam. I mamy już pierwszy element na wykresie własnej roboty. Aby uczynić go teraz nieco atrakcyjniejszym, usunę go z wykresu prawym przyciskiem, znajduję Delete Indicator i usuwam przykład 1. Zmienimy, żeby rysowało nam średnią. Niech to będzie na przykład średnia wykładnicza, czyli EMA. Znowu otwieram nawias i wpisuję, że ma to być średnia z zamknięć, czyli close. I niech będzie na przykład to średnia 21-okresowa. Znowu zapisuję kod i wrzucam go na wykres. I w tym momencie już na wykresie mamy wykreśloną 21-okresową średnią wykładniczą własnej roboty. Tworzenie własnych elementów na wykresie w AmiBrokerze jest naprawdę bardzo proste. AmiBroker daje dodatkowo olbrzymie możliwości wyboru i konfiguracji tego, co chcesz uzyskać, zarówno obliczeń, jak i dodatkowych innych różnych elementów. Jeżeli chcesz umieć znacznie więcej, zapraszam Cię na szkolenie podzielone na dwa moduły. W module pierwszym dowiesz się, jak posługiwać się AmiBrokerem przy tworzeniu kodu
tak aby zachować porządek i systematyczność. Pokażę Ci również, jak poznać tworzenie kodu Wami brokerzy, nie ucząc się niczego na pamięć. W tym momencie, w tym kodzie, który Ci pokazywałem, nie używałem żadnego rodzaju podpowiedzi. Wyglądało na to, że trzeba czegoś nauczyć się na pamięć. Wami brokerzy, pokażę Ci, są aż 4 rodzaje podpowiedzi i niczego na pamięć nie musisz wkuwać. Poznasz również metody tworzenia własnych wskaźników oraz podstawowe sposoby rysowania na wykresie. Nauczysz się, jak tworzyć wskaźniki z parametrami, tak żeby błyskawicznie dało się je dostosowywać do obserwowanego waloru. Zobaczysz też, jak łatwo utrzymywać porządek na wykresie, włączając i wyłączając pojedyncze linie lub całe grupy linii jednym kliknięciem. To jest bardzo ważne w momencie, kiedy już inwestujesz na prawdziwym rynku. W module drugim dowiesz się, jakie są zaawansowane metody modyfikacji wskaźników. Dowiesz się, jak wykrywać sygnały inwestycyjne i jak oznaczać je na wykresie. Poznasz alarmy dostępne Wami brokerze. Może to być komunikat, sygnał dźwiękowy, wysłanie e-maila czy nawet SMS-a. Wszystko wyzwalane albo zwykłym poziomem, tak jak w typowych platformach inwestycyjnych, albo wyzwalane z kodu, z Twojego własnego wskaźnika, na przykład w momencie, kiedy pojawi się sygnał inwestycyjny. Wskażę Ci również dalszy kierunek rozwoju na drodze bardzo skutecznego inwestora giełdowego. I dodatkowo wszyscy uczestnicy modułu drugiego otrzymają gratis pełny kod do badania statystyk formacji, którego uproszczoną wersję pokazywałem na webinarze. Do zobaczenia na szkoleniu.